Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam radiosłuchaczy. Prezenty już kupione. No jeszcze niestety nie, ale jeszcze jest cały tydzień, także myślę, że to się uda. Ale bez niedzieli handlowej niestety. No, ale teraz była niedziela handlowa, poprzednio była niedziela handlowa. Ale pan nie skorzystał. Ja nie, bo ja miałem akurat uroczystość rodzinną. Czyli pan bardzo... Teściowa 80 lat miała. O, gratulacje, najlepsze życzenia. Dzięki. Czyli w opozycji tak zajęci jesteście bardzo. Cały czas, bo praktycznie co tydzień mamy posiedzenie i to pierwsze posiedzenie i trwa, także jutro znów jadę do Warszawy. I w tym Sejmie nowym marszałek Hołownia daje radę? Znaczy marszałek Hołownia daje radę na tym zasadzie, że prowadzi formalnie obrady, chociaż uważam, że za bardzo jak gdyby tutaj no, przedstawia swoją osobę jako tą główną, która jak gdyby, nie wiem, czy ma już robić sobie kampanię do wyborów prezydenckich. Ja myślę, że bardziej merytoryczne jest takie prowadzenie obrad szybko, sprawnie, bo proces legislacyjny jest bardzo trudny. Ale wjeżdżacie mu cały czas na konstrukcję od marszałków rotacyjnych, zwraca się do niego per marszałku rotacyjny. No ale on sam mówi, że jest marszałkiem rotacyjnym, sam to powiedział na konferencji, także no, ja nie myślę, że to nie jest jakieś obraźliwe. Sam tak twierdzi. Exposé premiera Morawieckiego. Nie porwało parlamentarnej większości, to po co, panie pośle, były wam te dwa tygodnie, jeśli wszyscy wiedzieli, że to się nie uda? Chociażby po to, żeby pokazać jak gdyby różnicę między tym, co przedstawił premier Morawiecki i tym, co przedstawił premier Tusk, ponieważ przynajmniej nawet odpowiedział na pytania posłów, którzy zadawali te pytania premier Morawiecki, a premier Donald Tusk nie miał ochoty, nie wiem, odwagi odpowiedzieć na te pytania. Było zadane ponad 200 pytań, niestety nie doczekaliśmy się nawet jednej odpowiedzi. A wie pan, ile budżet państwa będzie kosztować, będą kosztować dwutygodniowe odprawy dla tego tymczasowego rządu? No chyba mniej niż te wszystkie obietnice wyborcze, które były złożone przez Platformę i koalicję. To dużo mniej. Dużo mniej, aczkolwiek dużo. Bo to dużo podobno i tak. 150 miliardów złotych, no więc to na pewno tak, te odprawy będą mniej kosztować. Tak to bywa z obietnicami wyborczymi, gdyby policzyć wszystkich partii te obietnice, które startowały do parlamentu, to wie pan, to nie wiem, czy byłyby takie pieniądze na świecie. Natomiast odprawy dla ministrów i premiera 400 tysięcy złotych brutto dla rządu w całości, który właśnie nie mógł... To chyba taką odprawę miał poseł Gramatyka, jak w Taurunie pracował. Czy tak było? Ile? Jeden tydzień? Czy... Nie pamiętam, ale to krytykowaliście bardzo posła Gramatykę. Znaczy, tutaj, tak jak powiedziałem, ważne było... Skrytykuje pan ważne również było, ważne ten było, proceder? Nie, panie redaktorze, ważne było, żeby do końca jak gdyby ten rząd pracował, do końca wykonywał swoje zadania, żeby płynnie przejął już następny rząd, władzę i myślę, że to... Ale to bez tej dwutygodniowej fikcji ale to by też nie przejął. To nie była fikcja, płynnie? To było przedstawienie pewnego programu, pewnych propozycji, które myśmy jako prawica złożyli, nie znalazły większości w Sejmie te propozycje. Został wybrany, wielka niespodzianka, no to wszyscy to wiedzieli oprócz prezydenta Dudy właściwie. Został wybrany nowy rząd i w tej chwili ma pełne pole do popisu. Nic, żadnej decyzji nie podjął, bo nie mógł ten rząd przez dwa tygodnie, więc to stąd moje nie, pytanie. Nie, są podejmowane jakieś tam decyzje z tego, co widzę, już ogłaszane w mediach. Nie, ten rząd... A ten, który był, tak, raczej nie, no tam jest bieżące zarządzanie przecież ministerstwem i tak dalej. Są pewne procesy, które się toczyły, które trzeba dokończyć. Co z tymi pieniędzmi? 400 tysięcy złotych odpraw, to może na jakieś cele charytatywne przeznaczyć. Na pewno, jeżeli są przepisy, które to regulują, no to tak samo jak powiedziałem ten przykład posła Gramatyki, no to się realizuje. Wiadomo, że to czasami jest publicznie krytykowane, ale tak jak powiedziałem, w całym procesie przekazywania władzy, tak to było ustalone. Andrzej Gawron, poseł PiS, jest naszym gościem za sekundę Dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, Dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Po raz drugi pana, po raz drugi państwa, witamy. Witam. Jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość, skoro od tego zaczęliśmy? Bardzo merytoryczną i twardą, ale nie totalną. Okej. Czy słowa Jarosława Kaczyńskiego, że Tusk jest niemieckim agentem z trybuny sejmowej,
To jest właśnie ta merytoryka, o której. Ale powiem pan tak, mówi. No to naprawdę myśmy wszyscy odśpiewali hymn i wtedy rzeczywiście przed tym jeszcze odśpiewaniem tego hymnu padły słowa, które moim zdaniem jednak sprowokowały prezesa. No naprawdę, no jak gdyby odnoszenie się bezpośrednio do brata, bliźniaka, który zginął w katastrofie smoleńskiej, właśnie wytykanie palcem. No proszę to sprawdzić, całą tą scenę, to jest zarejestrowane. Rzeczywiście tutaj może nerwy nie wytrzymały i prezes no tak powiedział, jak powiedział, ale oczywiście najpierw trzeba zobaczyć ten cały kontekst i to. Czy też prezes Kaczyński prowokacja. Powinien przeprosić mimo wszystko Donalda Tuska za tego typu słowa, bo jeżeli Donald Tusk jest niemieckim agentem, wiadomo, prezes wie o tym nie od wczoraj, to dlaczego on nie siedzi w więzieniu za szpiegostwo na przykład? No to właśnie też, jeżeli tak można by odbić piłeczkę w drugą stronę, dlaczego premier Donald Tusk nie złoży pozwu, jeżeli się nie czuje tak do końca. Nie wiem, może nie ma czasu na to, żeby ciągać. Nie, no, dlatego no, ja myślę, że pewne słowa i pewne słowa nie powinny padać z mównicy, z również trybuny sejmowej. Tak, również te i myślę, że tutaj to było spowodowane jednak emocjami na sali, tym takim trochę sprowokowaniem tych słów. No czasami rzeczywiście, nawet człowiek, ja też czasami się gdzieś zdenerwuję i coś powiem, czego później żałuję. Prawo i Sprawiedliwość wytrzyma w jednym kawałku do wyborów, następnych wyborów parlamentarnych? Myślę, że wytrzymie. Oczywiście zawsze mogą się zdarzyć jakieś tam pojedyncze przypadki, transfery, jak to się czasami w polityce mówi. Ja uważam, że jeżeli ktoś jak gdyby ma poglądy, pewien zasady, to powinien jak gdyby tutaj, jeżeli jest w polityce, tworzyć i kształtować to ugrupowanie, z którego startuje i które daje mu na przykład, jak w przypadku posłów, możliwość zasiadania w Sejmie, to powinien jak gdyby tutaj zgodnie z tymi swoimi poglądami, zasadami działać w tym ugrupowaniu, w którym jest. Chyba, że przestał w nie wierzyć albo przestał wierzyć w te no tak, zasady. Ale to zawsze można zrezygnować z mandatu, odejść, bo mamy system proporcjonalny i każdy z tych posłów, który startuje, jest na liście danej partii. Jeżeli po jakimś czasie, nie wiem, nie zgadza się, czy chce zaprotestować, może zawsze z tej partii zrezygnować i odejść z Sejmu. Na razie PiS łączy siły, czy właściwie łączy się Partią Republikańską. Po co właściwie? No tak, bo to może trochę jak gdyby tutaj też pokazanie, że chcemy bardziej po tych wyborach jednoczyć, niż się właśnie dzielić. Także kiedyś to jest taki po porażce, proces, tak? To jest taki proces czasami konsolidacji. O. A na przykład suwerenną Polską to też? Myślę, że też jakieś tam rozmowy trwają. Złączycie rozmowy o trwają. Tym, żeby... Jest taka sytuacja trochę, no, która uniemożliwia udział w jakichś tam rozmowach prezesowi Solidarnej, Suwerennej Polski. I myślę, że jeżeli by to się zmieniło, no to będą jakieś komunikaty. No, na ten moment wiadomo jest, tylko Republikanie weszli w skład Prawa i Sprawiedliwości. To oznacza, że i Republikanie weszli w skład Prawa i Sprawiedliwości, że w jednej partii jest pan dzisiaj z Łukaszem Mejzą. Jak pan się tak, stykuje? Jestem w jednej partii z Łukaszem Mejzą, tak jak, nie wiem, Borys Budka z jednej partii z adwokatem. No i teraz mi wyleciło. Adwokatem diabła. No dobra. Adwokatem diabła. Ale zostawmy tak. Borysa Budkę. Co nas obchodzi? Mecenasem. Borys Budka. Mecenasem. No dobrze, ale panie z Łukaszem Mejzą, jak pan się z tym czuje? Łukasz Mejza, czy który powiem brał tak, udział naprawdę jest w oszukiwaniu dzieci. Partii, znaczy oszukiwaniu rodziców chorych w każdej dzieci. Partii. Ja nie analizowałem tego naprawdę. Nie wiem, czy są dowody na to. Jeżeli są, to powinna prokuratura się tym zająć i jak gdyby tutaj udowodnić, że takie sytuacje były, jeżeli ktokolwiek ma jakieś takie zarzuty, czy oszukiwania, czy innych, nie wiem, przestępstw. Naprawdę pan nic o tym prokuratura nie powinna działać, czytałem, ale jak gdyby nie analizowałem tego. No,
Naprawdę mówiłem o adwokacie Giertychu, tak, mecenasie, który... A Giertych chyba nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. No, ale startował z list, jest w tym samym klubie i zasiada, nie wiem, bardzo blisko pana Borysa Budki. Ja nie pamiętam, brunatny minister i tak dalej, jak to kiedyś nazywano. Oferował rodzicom chorych dzieci pseudoleczenie. No, ale teraz można by analizować każde jakieś, nie wiem, sytuacje, nie wiem, jak chociażby Karpińskiego, który prosto z więzienia poszedł do Parlamentu Europejskiego, no, gdzie tam jakieś podobno grube miliony zdefraudował. No więc naprawdę, no, patrzmy na to całościowo. Znaczy ja pana pytałem o Mejzę, pan cały czas się, a ten tu, a u was biją Murzynów i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, jeżeli Mejza będzie miał udowodnione naprawdę jakieś takie... To, co, o czym pan słyszał i o czym czytał, nie jest wystarczające, żeby na przykład zwątpić. Jeżeli to są jakieś faktyczne sytuacje, to naprawdę jest to... Nie powinno tak się dziać, no, absolutnie. No. Jakieś nieuchronne... To nie jest mój kolega taki bardzo bliski. Nie bardzo bliski, a to trochę bliski, czy co to znaczy właściwie? Nie jest to mój kolega. Okej. Okay. Czy Jarosław Kaczyński powinien dalej kierować Prawem i Sprawiedliwością? Czy jakieś tutaj zmiany zajdą? Nie, no tak, już tu pana redaktora mówiłem, no, prezes jednak jest tym gwarantem takiej właśnie stabilności, konsolidacji. Myślę, że oczywiście tutaj, mimo że mieliśmy najlepszy wynik w wyborach, nie umieliśmy stworzyć większości w parlamencie i trzeba z tego też wyciągnąć wnioski. Te wnioski będą wyciągane. To znaczy wasza zdolność koalicyjna jest zerowa dzisiaj w polskiej polityce? W tym momencie no, okazało się, że tak. Także tutaj też trzeba to rozważyć i jak gdyby z tego wnioski wyciągnąć. Dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi, że musicie przy okazji chyba tego wchłonięcia republikanów, że musicie przeciwstawić się zamachowi na polską demokrację, który właśnie ma miejsce, więc... Jaki znowu, no, ale to był taki język tej demokratycznej opozycji. Oni twierdzili, że jak myśmy byli przy władzy, to był zamach na demokrację. Jakoś nawet słyszałem takie twierdzenie, że mieliśmy stan wyjątkowy wprowadzić, żeby nie dopuścić do władzy tej demokratycznej opozycji. Proces wyborczy się przetoczył, była największa frekwencja. No wygrał, znaczy można powiedzieć, że trzy te komitety wyborcze, które stworzyły koalicję, mają większość. Mogą stworzyć rząd, a my teraz będziemy rozliczać to, co oni będą robić. No tak? Właśnie, dwa miesiące temu 3/4 uprawnionych do głosowania w Polsce, to jest 75, prawie 75%, poszło głosować w wyborach. Absolutnie rekordowa frekwencja w historii wyborów w Polsce, a dzisiaj prezes Kaczyński mówi, że zamach na demokrację. To ja próbuję to zrozumieć, ten tok myślenia. No. Tak, mówię, no czasami w polityce używa się jakichś słów takich, które są przyjaskrawione. Na pewno, jeżeli tutaj, tak jak pan redaktor powiedział, były wybory, są wyniki, my jesteśmy w parlamencie jako jedno z największych ugrupowanie, a z zamachem na demokrację można nazwać to chociażby, że największy klub parlamentarny w Sejmie nie ma swojego członka w prezydium Sejmu, czyli nie ma wicemarszałka. Do tej pory taka sytuacja się nie zdarzała. I to właśnie czyni ta demokratyczna, która się nazywała opozycja, w tej chwili już większość rządowa, że tego marszałka nie ma. No, chce nam ustalać, kto ma być tym marszałkiem, kto ma nie być. Oczywiście marszałkiem. Tak samo w Senacie. Też nie ma wicemarszałka. Będziecie zgłaszać inną kandydaturę? No, jest kandydatura pani marszałek Witek, która naprawdę sprawdziła się na tym stanowisku, która chyba była jednym z najdłużej piastujących tę funkcję marszałków. Także... Czy pani Witek albo nikt po prostu. To jest wasze stanowisko. To tak samo, tak? By pan prezydent Duda mógł powiedzieć, dobra, wszyscy, tylko nie na przykład któryś tam członek rządu, bo mi nie pasuje, bo powiedział coś, na przykład minister Sikorski powiedział, że dziękuję Amerykanom, że wysadzili Nord Stream 2. No naprawdę, no to nie będziemy sobie ustalać, kto komu. Jeżeli są parytety w Sejmie, to powinien być ten kandydat, którego zgłosiła dana formacja. Myśmy głosowali za Szymon, znaczy nie głosowaliśmy przeciwko Szymonowi Hołowni. Znaczy mówi pan, czy mówicie konstruktywna opozycja, a później w praktyce to wie pan, Tusk jest niemieckim agentem, a
A rządy waszych rywali to zamach na demokrację. Ja nie wiem, czy jest niemieckim agentem, ale na pewno wypowiadał się, żeby na przykład nie budować CPK, takiego projektu, który naprawdę pomógłby... Panie proszę, połowa samorządowców na Śląsku mówi, żeby nie budować CPK. No to połowa może mówić, a połowa mówi inaczej. I są też eksperci, którzy absolutnie twierdzą, że ta inwestycja jest pod względem militarnym, pod względem logistyki transportu, pod względem dochodów do budżetu. To jest naprawdę inwestycja, która mogła być takim krokiem milowym w rozwoju polskiej gospodarki. No ale jest też, znajdzie pan również bez liku ekspertów, którzy podwiedzą dokładnie coś odwrotnego. Jak powiedziałem, samorządowcy, którzy narzekają przede wszystkim na sposób poprowadzenia kolei do CPK z całego Śląska, krytykują również tę inwestycję. Taka sytuacja. Czego pan jako Ślązek oczekuje od nowego rządu Donalda Tuska? Znaczy nowego, no tak, nowego rządu. No, były zapowiedzi takie, które pokazywały, że zresztą tak chyba w expose też powiedział premier Donald Tusk, że to ma być serce gospodarcze Polski, że nowy impuls i tak dalej. No teraz zobaczymy, jak to będzie w czynach. Powiedzieć można wszystko, tak? Powiedzieć można wszystko, tylko potem zależy, jaka będzie praktyka, co będzie się działo, czy rzeczywiście te środki, o które tak zabiegano tam w Unii, że na drugi dzień będzie KPO, a się okazało, że jest 5 miliardów euro, które już było wcześniej zatwierdzone. No i na razie tych środków nie widać. No, serce gospodarcze Polski, Ministerstwo Przemysłu. Dobrze brzmi. Na jego czele profesor Marzena Czarnecka. Jak pan ocenia? Nie znam pani profesor Marzeny Czarneckiej, ale uważam, że sam pomysł, żeby Ministerstwo Przemysłu było tutaj na Śląsku, analizując tak, jak widziałem, jak pracują ministerstwa, no nie wiem, czy do końca jest taki naprawdę słuszny. To może jak gdyby podkreślać ważność Śląska, ale sama metodyka pracy ministerstwa, gdzie trzeba być w kontakcie też z innymi ministerstwami, trzeba też być, no tutaj główne chyba ministerstwo też odpowiedzialne, to jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, więc ja nie wiem, czy tu rzeczywiście ten nowy lokal, nie wiem, nowy tabun urzędników w tym lokalu, czy w budynku całym nawet, no to będzie taki rzeczywiście odzwierciedlenie tego, że te środki popłyną na Śląsk, że rzeczywiście będzie takie większe zainteresowanie tymi sprawami i lepsza jak gdyby zarządzanie. Czyli pan ma wątpliwości co do takiej idei takiego zamiejscowego resortu? Trochę wątpliwości mam, tak. Jakby to jest trochę pokazanie ważności tego regionu, ale czy to będzie w praktyce dobrze funkcjonowało, to zobaczymy. Bo tak się składa, że Mateusz Morawiecki w trakcie kampanii wyborczej też obiecywał ministerstwo na Śląsku. Tutaj wiem, że wiceminister... Tylko transformacji miał siedzibę chyba w poniedziałki. Nie, premier Morawiecki obiecał... Po tym jak Tusk obiecał Ministerstwo Przemysłu, to Morawiecki z kolei ministerstwo takie transformacji energetycznej bodajże. To mniej więcej to, co zlikwidował. No to jest bardziej takie symboliczne pokazanie, tak, to co było też w expose, że dla obecnej ekipy rządowej też Śląsk jest ważny. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Jak na ironię, w górnictwie przede wszystkim, które ma być, ma zostać uporządkowane przez to Ministerstwo Przemysłu, zobaczymy. W tym górnictwie nowy rząd będzie musiał sprzątać po ekipie, która właściwie wygrała wybory, obiecując, że górnictwo będzie filarem polskiej gospodarki. Mamy uwarunkowania, które są związane z tymi wszystkimi aktami prawnymi, które są przyjmowane w Unii Europejskiej. I od już wielu lat jest jak gdyby całkowite odejście od tych paliw kopalnych. My jako państwo jesteśmy skazani przez jakiś czas na to, żeby z węgla korzystać, bo mamy energetykę w tej chwili ponad 60% opartą na węglu i będziemy z tego węgla korzystać. Ale oczywiście jest i to też strona społeczna przyjmuje do informacji, że jest taki jak gdyby pewien cykl, w którym te kopalnie zostaną wygaszone, no bo na to żeśmy się zgodzili, zgodziła się na to wszystkie poprzednie ekipy rządowe. I wszyscy jakby... Nikt tego, panie pośle, nie kwestionuje. Natomiast Unia Europejska nie kazała Polsce sprowadzać milionów ton węgla z importu. Nie kazała obsadzać stanowisk niekompetentnymi ludźmi. Ale te miliony ton węgla... A nie kazała Polskiej Grupie Górniczej robić 7 miliardów strat. Były sprowadzane przez prywatne spółki, prywatne firmy,
które jak gdyby tutaj widziały w tym swój interes. No teraz? I tak to było. Nie, no wcześniej. Ja mówię o czasach jeżeli się okazało później, że po wybuchu wojny brakuje węgla i są różne jak gdyby tutaj zagrożenia takie, jeżeli spowodowane tym, że węgla może braknąć i rzeczywiście nie będzie dostarczony do domów, żeby ogrzać na zimę, no to spółki sprowadziły ten węgiel. Ja myślę, że tutaj tu rzeczywiście no było takie działanie, żeby zabezpieczyć te potrzeby mieszkańców. No, trzeba było takie zrobić kryzysowe działania, że tak powiem. Rozumiem pan... Ja pamiętam, jak jeszcze był taki problem, że na hałdach leży miliony ton węgla i nie można coś z tym zrobić. Tak? No potem się okazało, że nagle brakuje tego. No. Dzisiaj znowu na Zwałach leży kilka milionów ton węgla wyprodukowanego w śląskich kopalniach. Tak mniej więcej wróciliśmy. Historia zatoczyła koło. Natomiast czy pan rozumie śląskie rozczarowanie premierem ze Śląska, Mateuszem Morawieckim? Ja uważam, że naprawdę to nie był zły czas dla Śląska. Naprawdę. No ja przynajmniej patrzę z mojej perspektywy. Tak? W każdej gminie jest modernizowana prawie, że w każdej szkoła. Są żłobki nowe budowane. Są te drogi, które nawet krótkie odcinki, które były bardzo ważne dla tych społeczności lokalnych, są zmodernizowane. A jeżeli pan pyta o większe inwestycje z mojego terenu, rurociąg Boronów Trzebinia, tak? Prawie tam chyba 200 milionów złotych. To było też zrobione i ze środków właśnie państwowych. Panie pośle, premier mówi o 100 miliardach złotych zaangażowanych środków w ramach programu dla Śląska. Ja się naprawdę zastanawiam, gdzie są te pieniądze? Chociażby w programie Czyste Powietrze, chociażby w programie budowy dróg. Naprawdę nie wiem, ale czy... Ale to 100 miliardów złotych. Ja mam taka fabryka Izery, która miała powstać, nie powstała. Miała kosztować 6 miliardów. Powstała, no i tutaj to rzeczywiście jest, to jakieś niestety niezrealizowana obietnica. Tylko w innych województwach nie było programu dla Podlasia, dla Mazowsza, dla Świętokrzyskiego. A też pieniądze najczęściej większe albo porównywalne, więc co to za bajka z tym programem dla Śląska? Gdyby nie było programu dla Śląska, to by dróg nie remontowane? Umówmy się na jakiś taki program, ja przygotuję sobie te materiały, bo naprawdę to było na szpitale, na drogi. Oczywiście to nie jest tak, że teraz, nie wiem, z 50 miliardów poszło na jakąś inwestycję, nie wiem, wybudowany właśnie tutaj jakaś taka super inwestycja, która by można było pokazać. To było właśnie przekazywane pieniądze na czyste powietrze, na drogi, na kolej, rewitalizacja dużej części kolei. W całej Polsce. U nas też. No. To zgoda, tylko że inne województwa nie chwaliły się, premier nie chwalił odbudowane się programem dla Podlasia. Tak. Na przykład, jak i w całej Polsce. Więc pytam, co niezwykłego w związku z tym, że reklamowano tutaj przez kilka lat coś takiego jak program dla Śląska. Była taka nazwa. No. Czy poseł Mateusz Morawiecki zacznie bywać w swoim biurze poselskim w Katowicach? Jakoż szeregowy dzisiaj poseł opozycji. Trudno mi odmówić za byłego premiera, posła Morawieckiego. Ja jestem co tydzień, w każdy poniedziałek w biurze na dyżurze poselskim, a oprócz tego w inne dni również, jak tylko mogę, przyjmuję. W każdy poniedziałek u posła Gawrona. W jakich godzinach? Od 12 do 18 w poniedziałek. Od 12 do 18 pan siedzi i każdy może tak, przyjść. Tak, absolutnie tak, tylko wcześniej się trzeba umówić. Okay. Bo mamy taką zasadę, żeby ktoś nie czekał, tak? Że tam musi, nie wiem, z pół godzinki, godzinkę potem poczekać, więc każdy co tydzień jestem w biurze i co tydzień mam te wizyty. Naprawdę jest dużo spraw, które pomagamy ludziom. Myśmy w zeszłej kadencji ponad 1500 spraw mieli takich w toku. Prawie większość się udało załatwić, nie wszystkie. To jest obowiązek, czy taki przywilej posła, powiedzmy, przyjmowanie? Moim zdaniem to jest też pewien obowiązek, ludzi. Bo ludzie traktują posła jako tego przedstawiciela władzy w terenie, który wiadomo, że poseł nie ma takich kompetencji, że we wszystkim może pomóc, tak? Ale może napisać pismo, może gdzieś dopytać, może gdzieś wspierać jakiś wniosek mieszkańca swojego terenu i naprawdę w dużo sprawach udaje się to pozytywnie załatwić. Czyli jeżeli jakiś poseł zaniedbuje tę część swoich obowiązków, to... Nie chciałbym oceniać innych posłów, naprawdę nie jest tutaj nie jest moje to zadanie. Oceniają co 4 lata wyborcy i tutaj ja to tak samo jak, nie wiem, z dobrym lekarzem, jeżeli nie pasuje ci podstawowa opieka zdrowotna w danego lekarza,
przenieść się do innego po prostu. Jest taka możliwość. Nie wiem, czy ten przykład jest na pewno adekwatny. Ostatnia kwestia, panie pośle. W trakcie kampanii premier Morawiecki obiecywał duże pieniądze na stadion Ruchu Chorzów. Potem okazało się również, że na stadion Górnika Zabrze, na stadion Ruchu, o ile pamiętam, to ponad 100 milionów złotych. Nie wiadomo, gdzie są te pieniądze dzisiaj. Co z tym spadkiem powinno zrobić nowa władza? Ja myślę, że myśmy tyle inwestycji tutaj było, chociażby też były pieniądze do Rakowa. Były też inne środki, na przykład na tych najmniejszych klubów, które działają właśnie przy LZS-ach, przy szkołach. Był program Klub, naprawdę... Były takie pieniądze, że Ruch Chorzów powinien machnąć ręką i samemu wybudować. Piękne boisko w Psarach, gmina Woźniki, naprawdę na najwyższym poziomie. A teraz nowa ekipa bierze za to odpowiedzialność i panie redaktorze, liczę na to, że pan też tej ekipie będzie takie zadawał pytania. Tych klubów, które są takie jak gdyby kojarzone ze Śląskiem i które rzeczywiście dałyby nam dużo radości, satysfakcji, żeby miały dobre wyniki i grały w dobrych warunkach. Tak. I myślę, że ta nowa większość też będzie o to dbała. Tylko tak uporządkujmy to. Pan oczekuje, że ja będę rozliczał nową ekipę z obietnicy złożonej przez premiera Morawieckiego i niedotrzymanej, tak? Nie, absolutnie z tego to nie był mój zamiar, tylko liczę na to, że też te obietnice, które były złożone w kampanii wyborczej, tej nowej większości, jeżeli my byśmy dalej sprawowali władzę, to te obietnice, które składał pan Mateusz Morawiecki, bo zawsze, jeżeli taką obietnicę złożył, to dotrzymywał słowa. To nieprawda. Więc byłyby też dotrzymane. Tak, to prawda. W Katowicach Centrum Himalajzmu, Centrum Nauki i trzecia rzecz, rewitalizacja Placu Młodzieży Powstańczej, obiecane w trakcie kampanii, poprzedniej kampanii parlamentarnej. Centrum Himalajzmu. Tak, tak. Premier podpisał na jakiś list intencyjny. No to sprawdzę, panie redaktorze, naprawdę. Nic to mnie pan zaskoczył. Trzech rzeczy Centrum Himalajzmu zrealizowany. Taka sytuacja. Jeżeli była taka obietnica. Ale może to tylko trzy niedotrzymane obietnice premiera Morawieckiego spośród tych wszystkich setek, które premier dotrzymał. Na pewno, tak jak powiedziałem, ja mogę po swoim terenie powiedzieć, że te inwestycje praktycznie w każdej gminie były rekordowe. Andrzej Gawron, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był dziś z nami. Ostatni raz przed świętami. Wszystkiego dobrego. No właśnie, wszystkiego dobrego też dla radiosłuchaczy, tych, którzy teraz w internecie nas oglądają. Również zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dla północnych rubieży Śląska. I dla całego Śląska. I dla całego. Tu pan poseł reprezentuje Lublinie, przypomnijmy. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Miłego dnia. Do zobaczenia. Miłego dnia. I do usłyszenia.